sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Hej Śląsk, a dzisiaj naszym i Państwa gościem jest mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław, Krzysztof Wołczek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Krzysiek, na początek chciałem Cię zapytać o ten sezon mistrzowski. Sezon, w którym zagrałeś tylko 5 razy w lidze. Czemu tak mało? Tylko albo aż. Zależy jak na to spojrzeć. Ja już miałem swoje lata, bo tam bodajże 33-34. Kończyłem praktycznie karierę, powoli, chociaż jeszcze 2 lata się okazało w Miedzi Legnica w pierwszej lidze grałem, ale tak naprawdę już na mnie trener nie stawiał. Miałem rok kontraktu, w klubie już niespecjalnie na mnie stawiali, tak uczciwie mówiąc, mimo że ja czułem się bardzo dobrze, ale ostatecznie okazało się, że po kontuzji Jarka Fojuta jestem potrzebny nagle, no i trener Orest. Zawsze byłem na tyle profesjonalny, że gdzieś tam w tym treningu byłem przygotowany do tego, żeby wejść i grać. I w ostatnich, tak naprawdę 3 ostatnie mecze, w jednym z nich zresztą wyszedłem jako kapitan na stadionie miejskim, a to było moim marzeniem po tylu latach gry i w niższych ligach, i na Oporowskiej, zagrać na tym stadionie budowanym, nowym, więc bardzo się cieszyłem z tych meczów, jeszcze mówię, jako kapitan. I jeszcze zwieńczyłem to Mistrzostwem Polski, więc tym bardziej to było fajne i takie zwieńczenie trochę kariery. No właśnie, piękne zwieńczenie kariery. Wywołałeś nazwisko, właściwie imię trenera Lęczyka. O nim różne chodzą legendy. Każdy piłkarz Śląska podkreśla, że no, zdobyliśmy mistrza Polski, należy się mu szacunek, no ale wielu mówi też, że ciężko się z nim współpracowało. Ty byłeś w tej grupie zadowolonych z pracy z Lęczykiem, czy tej grupy, której się nie podobały jego metody treningowe? Czy grupy zadowolonych chyba nie było, raczej grupa niezadowolonych, ale to nie było na zasadzie zadowolenia bądź nie, bardziej metody były, to był po prostu ciężki człowiek, trudny we współpracy, duży indywidualista. Po latach oczywiście czasem się spotykamy, rozmawiamy, oczywiście doceniamy pracę trenera Lęczyka, jego wkład w mistrzostwo był ogromny. Czy byśmy tymi samymi metodami do tego dochodzili? Ja nie, ja pewnie nie. Większość moich kolegów pewnie też nie. Ale metody się ostatecznie sprawdziły, więc ciężko o nich dyskutować. Na pewno specyficzna, oryginalna postać. Cieszę się, że miałem przyjemność poznać takiego trenera, z którym zdobyłem Mistrzostwo Polski. A co to były za metody takie odjechane, oryginalne, których nigdy piłkarze wcześniej nie znali? No bo słyszałem kiedyś, że kazał wam skakać po balkonach wokół krzesełka, czy coś takiego, to faktycznie było aż tak bardziej dziwne? Kręcić krzesełkami jakieś takie dziwne rzeczy. To był niuans, to było dosyć śmieszne, chociaż Vuk Sotirovic swego czasu się bardzo obraził na obozie bodajże na Cyprze, jak trener kazał nam kręcić krzesełkami bardzo spontanicznie. Z boku stały, tam jest wiadomo jak na tych obozach w ciepłych krajach, w okresie zimowym jest mnóstwo drużyn obok na boiskach i sobie robili zdjęcia, trochę się podśmiewali z nas. Vuk Sotirovic, który ma wysokie, duże ego, więc temperament też, no. Duże ego i ciężko mu było to przełknąć bardzo. Ostatecznie musiał się rozstać ze Śląskiem, z trenerem Lęczykiem, bo jednak te charaktery ze sobą nie zagrały. No ale takich sytuacji można powielać dużo i też przypuszczam, że taki konflikt trochę z zespołem, powiedzmy w ten sposób, zaczął się od słynnego wywiadu, gdzieś trener został nagrany, trochę się o nas średnio wyrażał jako zespole i to jakby nakręciło całą spiralę i poszło trochę dalej. No to nie zostało niestety nigdy do końca tak w 100% chyba załatwione. No Lęczyk zdaje się was nie do końca przeprosił tak jak powinien to zrobić, bo rzucił ponoć kiedyś coś tam, jak ktoś się czuje niezadowolony, urażony, to przepraszam, ale no z tego co wiem, to szatnia odebrała to tak sobie, ale zostawmy temat Oresta Lęczyka. Ryszard Tarasiewicz, jesteś jego, taki można powiedzieć, byłeś jego żołnierzem z trzeciej ligi do ekstraklasy. Jak wspominasz tego trenera? No, żołnierzem to jest bardzo dobre określenie, bo trener Tarasiewicz dokładnie takiego określenia używał, że jesteśmy jego żołnierzami. On miał ludzi, na których stawiał, na których polegał, którym ufał. Był trochę jak ojciec i taka bratnia dusza, ale też bardzo wymagający ojciec. Więc tak, na pewno byłem jednym z nich, z takich ludzi, na których opierał awans z trzeciej do drugiej ligi, ostatecznie do ekstraklasy. I bardzo dobry,
dobre granie w Ekstraklasie, szczególnie pierwszy sezon, więc to na pewno tak, to taka postać, którą bardzo dobrze wspominam. Myślę, że też miał swój duży udział w tych sukcesach późniejszych Śląska i w wicemistrzostwie i mistrzostwie Polski. Tak naprawdę on przygotował skład. W dużej mierze ten, tak dokładnie, ten zespół selekcjonował, przygotowywał i troszkę chciał bardzo odważnie grać z nami. Przecież w sezonie wicemistrzowskim pierwszych 5 kolejek czy 6 graliśmy z trenerem Tarasiewiczem, później go zwolniono. Ale drużyna była naprawdę, to była bardzo dobrze zbalansowana drużyna pod względem ataku, obrony. My co prawda za trenera Tarasiewicza chcieliśmy bardziej atakować, dostawaliśmy dużo bramek, ale nasze mecze, nie wiem czy ktoś pamięta jeszcze, były bardzo efektowne wtedy, te pierwsze kolejki. Dużo traciliśmy, ale dużo strzelaliśmy, dużo sytuacji i to byli bardzo dobrzy piłkarze, co się okazało później, przy trener Lęczyk. Zagraliśmy dużo defensywniej, mocniej się skupiliśmy na defensywie i to przyniosło efekty. Wicemistrzostwo i Mistrzostwo Polski. A jak byś mógł ocenić aktualną grę Śląska? No bo czwarte miejsce w tabeli, no to dosyć zaskakujący efekt na koniec rundy. No zaskakujący na pewno. Myślę, że tak było dużo pozytywów w tej grze przez tą rundę. Trochę słabszych, zaskakująco słabszych meczów. Trochę rozczarował mecz na pewno z Legią u siebie, gdzie przyszło tak dużo ludzi, wszyscy na to czekaliśmy trochę. I żeby ten stadion zapełnić, więc trochę rozczarował ten mecz, przynajmniej mnie, ale myślę, że większość sympatyków trochę za mało odważnie, a może mamy za mało jakości w stosunku do Legii Warszawa, ciężko to określać, nie jestem aż tak blisko pierwszego zespołu, więc myślę, że trenerzy to dobrze przeanalizują i wyciągną wnioski na przyszłą rundę. A piłkarze mogli czuć presję i ta presja mogła ich po prostu sparaliżować? No bo ponad 30 tysięcy kibiców? No, presja jest zawsze. Wiadomo, że przy 35 tysiącach tam większość są profesjonaliści, to już są piłkarze, którzy grają od wielu lat w piłkę na najwyższym poziomie. Nie sądzę, to jest raczej motywacja, mobilizacja dobra. Trochę to tak wyglądało, że byli w jakiś sposób, no nie swoi, nie wiem, czy zabrakło umiejętności, czy trochę wiary, czy więcej odwagi, ciężko powiedzieć, czegoś na pewno zabrakło. Który piłkarz Śląska robi na Tobie największe wrażenie? Ja będę trochę chyba kontrowersyjny, jak to powiem, bo gdzieś czytam jakieś takie różne opinie różnych ludzi, ale mi osobiście uważam, że jest to zawodnik z bardzo dużym potencjałem, którego jeszcze kompletnie nie wykorzystuję, ale Eric Exposito, napastnik, którego ja widzę w nim bardzo duży potencjał. I to jest jeszcze młody zawodnik z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, z lewą nogą, z bardzo dobrym uderzeniem, uderzenie głową, utrzymanie się przy piłce, stosunkowo niezła technika jak na takie warunki, więc no ja jestem przekonany, że on nie wykorzystuje jeszcze kompletnie potencjału, który w nim drzemie. Czekam, aż trenerzy w nim obudzą ten potencjał, ale widzę ten potencjał spory na najwyższe granie, na Europę. No, to odważna opinia. Znaczy, ja uważam również, że to jest piłkarz z dużym potencjałem, należy na niego stawiać. To jest moje zdanie. Cieszę się, że je podzielasz. No, ale czemu mu w takim razie brakuje? No, 5 bramek, w tym 3 gole z Zagłębiem Lubin. No, te bramki pokazały, że facet umie grać w piłkę, no, ale w pozostałych meczach no to nie wyglądało to dobrze. Jak to możliwe? Też powiem szczerze, że oglądałem mecz, nie pamiętam z kim, ale bodajże z Piastem Gliwice, ale był mecz i pamiętam komentatorów, zawsze opinie są różne i jakby bardzo niepochlebne recenzje, gdzie uważam, że to był w tym momencie najlepszy zawodnik zespołu. My chyba ten mecz wygraliśmy. 4-0, ten mecz tak, chyba. Ale był bardzo trudny, to był bardzo trudny mecz. Nie wiem, czy dobrze, czy o tym meczu mówię. Niezależnie od tego, te opinie były bardzo źle, a ja go oceniałem w tym meczu bardzo dobrze. Niezależnie od tego, że nie strzelił bramki, nie zdobył bramki, ale na tyle dobrze się utrzymywał przy piłce, szukał, poruszał, więc na plus go oceniałem. Ale oczywiście grał też słabiej, były słabsze mecze, były za mało aktywny, za słabo się porusza, za słabo zarządza przestrzenią, jak to się mówi, jako napastnik, ale potencjał widzę duży. I to jest do pracy chłopak, no, jeszcze młody. Mówi to obrońca, doświadczony bardzo obrońca, który no, wie chyba co mówi, prawda? Zostawmy temat Erika Exposito, ale zapytam z drugiej strony. Najsłabszy piłkarz Śląska, albo może inaczej. Taki, który Ciebie rozczarował w tej rundzie. O kurczę, to nie wiem, tak na szybko.
Tak na szybko nie mam w głowie piłkarza, który by mnie bardzo rozczarował. To była ogólnie rzecz biorąc pozytywna runda Śląska-Wrocław i trzeba ją tak oceniać, więc tak bym się chyba na tym skupił, żeby to w ten sposób, w takim niedopowiedzeniu zostawić. Na pewno byli piłkarze, na których stać na więcej, ale na ten moment bym się chyba... O, może mam piłkarza, ale nie tyle rozczarowanie, co niedosyt. To jest Damian Gąska, którym również z tego względu wymieniam jego nazwisko, że widzę bardzo duży potencjał. I też uważam, że go nie wykorzystuję, a też młody zawodnik, więc czekam na niego, aż się obudzi. No właśnie, czego może brakować takiemu Damianowi Gąsce? Bo to kolejna opinia o tym piłkarzu, że to jest znakomity materiał na bardzo dobrego zawodnika, no ale on tego nie pokazuje w meczach. Może mental. To jest taka sfera bardzo często niedoceniana. Wielu zawodowych sportowców na najwyższym poziomie, olimpijczyków, które prowadzi trening mentalny z psychologami, z ludźmi, którzy pomagają się otworzyć. Skoro mamy potencjał techniczny, techniczno-taktyczny, motoryczny, a ten zawodnik ma, mamy czwartą nogę, to jest mental, głowa tak zwana. I może tutaj trzeba więcej pracy włożyć w to. Tu widzę największy u niego materiał do pracy. Damian, bo pewnie nas oglądasz, także tu zastanów się nad tym, bo to nie jest pierwsza taka opinia na twój temat. Krzysztof, o co zagra Śląsk w tym sezonie? No bo nikt nie mówi o pucharach, nikt nie mówi o mistrzostwie, wszyscy mówią górna ósemka. Trochę to nudne, zwłaszcza, że ta górna ósemka jest na wyciągnięcie ręki. Skoro to nudne, to trzeba sobie stawiać najwyższe cele i trzeba sobie stawiać cel Mistrzostwa Polski. I to jest taka liga, i że każdy może wygrać z każdym i nie boimy się niczego. Ja jestem zwolennikiem bardzo odważnej piłki, odważnego grania i nie możemy się bać albo stawiać, my się boimy, już trochę skradamy, żeby stawiać cele z Mistrzostwem Polski, a co dopiero je zdobyć. Leicester City też kiedyś w Anglii być może nikt by nie pomyślał, a ktoś by dawał wywiady, by powiedzieli, że jest śmieszny, a tak naprawdę trzeba być odważnym i wierzyć w marzenia i mam nadzieję, że Śląsk-Wrocław będzie walczył o Mistrzostwo Polski. No, miejmy właśnie taką nadzieję. Współpracujesz z młodzieżą. I moje pytanie następne jest właśnie o młodzież w Śląsku, bo kibice zarzucają sztabowi, że nie korzysta z młodych piłkarzy, z wychowanków Śląska-Wrocław. No i wymienia się nazwisko chociażby Bergiera, Kotowicza, kilku jeszcze innych. No właśnie, czy oni są za słabi na pierwszy zespół, czy też sztab jest, nie wiem, ślepy, że nie korzysta z ich ewentualnego potencjału? Jak to wygląda? Zawsze a propos trenerów wychodzę z takiego założenia. Jeśli ktoś mówi, że nie grają młodzi zawodnicy, ale mówię tak, jeżeli zawodnik byłby na tyle dobry, przecież trenerowiczka nie będzie sobie strzelał w kolano i nie wystawiał tak dobrego zawodnika, jak na przykład Bergiera. Jeśli on naprawdę byłby bardzo dobrym zawodnikiem i zasługiwał na to, to by grał. Jeżeli nie gra, to znaczy czegoś mi brakuje, potrzebuje jeszcze czasu. W Śląsku Wrocław jest od jakiegoś czasu tendencja bardzo ciekawa. Zresztą jest dużo młodych, dobrych zawodników na dobrym poziomie. Rezerwy pierwszego zespołu są liderem drugiej ligi, co nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Gra bardzo dużo młodych zawodników z potencjałem jak Berger, Kotowicz, Samiec, Talar, który już akurat ten zawodnik wchodzi mocniej i odważniej, mimo że to jest rocznik 2001. Teraz Szpakowski, 2001 rocznik, który też został dołączony do treningów z pierwszym zespołem. Jest jeszcze grupa zawodników, Bargiel, który też jest sprowadzony tutaj z AC Milan, więc dobra praca tutaj skautów Śląska Wrocław. I to, jak obserwowałem tych chłopaków, to są chłopcy z potencjałem. I myślę, że czy potrzebują czasu? Nie wiem. Być może trenerzy rzeczywiście ciut odważniej mogą ich wprowadzać, ale tak jak powiedziałem, żaden trener sobie nie będzie strzelał w kolana, jeśli to będzie zawodnik na takim poziomie, że wchodzi i daje jakość. Tadeusz Pawłowski jakiś czas temu mówił, że nie oczekujcie ode mnie, że wprowadzę nagle młodego piłkarza, bo go spalę. To faktycznie może tak działać na młodego zawodnika, że wchodzi, nie wiem, na pół godziny i no i co, no i rozkłada ręce i już więcej nie zagra dobrze, no bo to takie... Ciężko powiedzieć. No ja do końca się z tą teorią chyba nie zgodził. Wiadomo, że to jest wydarzenie dla młodego zawodnika. No, debiut w Ekstraklasie to jest wydarzenie, czy pierwsze mecze. No ale kiedyś to się musi wydarzyć, tak? Zawsze musi być ten pierwszy raz, więc pierwszy, drugi, trzeci raz. No, w klubie jakby jest odgórnie opinia i chęć ogrywania młodych zawodników, więc
Mam nadzieję, że zresztą mieliśmy spotkanie ze sztabem pierwszego zespołu, oni też deklarowali taką chęć, ale oczywiście musi być odpowiedni poziom tych zawodników. Myślę, że ci zawodnicy idą w tym kierunku, a my od dołu zespoły U16, U17, U18 pracujemy nad tym, żeby tych zawodników było coraz więcej. I zostawiamy kropkę. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Wołczek, były znakomity obrońca Śląska Wrocław, mistrz Polski, obecnie trener drużyn młodzieżowych naszego klubu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.